Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No dzisiaj porozmawiamy o rozmowy kontrolowane oraz dzisiaj porozmawiamy o rozmowy kontrolowane. No dlaczego muszę używać tych karteczek? No dlatego, że towarzysz YouTube pilnuje. Ostatnio rozmawiałem na temat oraz na temat to, co się działo, no były ostrzeżenia, były usuwania, były blokowanie monetyzowania i tak dalej. No, co potrzeba? Na początku, jak 2 lata temu wszystkie te mądre głowy wychodziły i mówiły, że trzeba obniżyć tą krzywą, no to wszyscy to zaakceptowali. No w Ameryce, jak to miało, o co to chodzi w tym przypłaszczeniu krzywej? No chodzi o to, że jeżeli państwo ma ileś tam łóżek czy miejsc intensywnej terapii, w Ameryce powiedzieli, że jest 100 tysięcy, no to nie może być miliona chorych wymagających łóżek, także potrzeba powiedzmy 10 razy dłużej, czyli trzeba te milion ludzi mieć w ciągu 10 miesięcy zamiast 1 miesiąca. No to w zasadzie to tak nie działa, no bo tam ta intensywna terapia też powiedzmy potrzebna przez tydzień. Także potrzeba powiedzmy 10 tygodni na milion zamiast 1 tydzień na ten sam milion ze 100 tysiącami łóżek. No i to wszyscy zaakceptowali. Przypłaszczyć tą krzywą, szpitale się tam wyrobią. No problem jest taki, że ludzie przestali chodzić na normalne badania, przestali się leczyć. No a teraz walczą już z każdym nawet przypadkiem odmiany, która się nazywa, no w tym wypadku ta odmiana, to co powinno się stać, no to powinni w zasadzie się wszyscy zarazić. No ona jest taka słaba, że no wszyscy, no nie ludzie po 70, nie po 80, nie po 90, no ale wszyscy powinni przejść. Dlaczego dzieci są tak odporne? No mało kto podkreśla to, że dzieci są tak odporne na COVID, no dlatego, że one w ciągu roku, no to mają grypę i przeziębienia 8-10 razy na te 12 miesięcy. Dzieciak w szkole, no to jest albo zasmarkany, albo był zasmarkany, albo będzie zasmarkany. Także on ciągle ma te wirusy w sobie, to ciągle te zapalenie, to ciągle te jego ciała nieustannie walczy. Także dla niego po prostu to jest jak splunięcie. Dorośli no nie chorują tak często, no bo myją ręce, jak kichają, to kichają do chusteczki, czy kichają tam w rękaw, czy w łokieć, odchodzą od innych, no i nie są tak ciężko zarażeni. Także ta polityka szczególnie teraz na Omikron, no to powinna pozwolić po prostu zabrać te wszystkie maseczki, pilnować ich najbardziej, najmniej odpornych, niech oni będą z maseczkami, niech oni będą w domu, ale wszyscy inni, no to po prostu powinni się zarazić tym Omikronem. No dlaczego? No bo ten Omikron, no to akurat przechorowanie tego, czy ogólnie rzecz biorąc tego, no to robi antyciała. No w Ameryce jest ta sprawa jest taka, że ludzie się szczepią, no i mimo wszystko chorują. Teraz tacy starsi znajomi, oni obsesyjnie nosili maseczki, obsesyjnie się szczepili, mieli jedną szczepionkę, drugą, później dodatkową, no i mimo wszystko też zachorowali. No tam otrząsnęli się trochę, te temperatury za dużej nie mieli, no powyżej 70. Gdzie jest problem z tym szczepieniem? No problem z tym szczepieniem jest taki, że do tych moich starszych znajomych przyjechały dzieci z wnukami, no i nie mieli objawów. Dlaczego nie mieli objawów? No bo też się obsesyjnie zaszczepili. No i wtedy, kiedy się
ma troszeczkę tego zaszczepienia, no to te wszystkie takie objawy, normalnie jakby nie byli zaszczepieni, no to by mieli gorączkę, by się źle czuli i by wiedzieli, że są chorzy, to by do dziadków nie przyjechali. A przez to, że mieli szczepionkę, no to nie mieli objawów, przyjechali, byli chorzy, zarazili dziadków i także dziadkowie byli chorzy, dzieci i wnuki i wszyscy byli chorzy, no nikt nie umarł. No, ci dziadkowie tylko mówią, że dzięki Bogu, że się zaszczepili, no to nie umarli. No trochę w tym wszystkim prawdy jest, no ale jest też taka prawda, że jakby ich dzieci się nie zaszczepiły, to by miały te symptomy, by przechorowali przez ten tydzień czy dwa i już by nikogo nie zarażali i by przyjechali do dziadków i dziadkowie by nie zostali zarażeni. Także te zachorowanie, szczególnie na ten, na, no to jest dużo tańsze niż szczepionki. Szczepionki to jednak miliardy tam poszły. No, także najwyższy czas jest, żeby zlikwidować ten dystans pomiędzy ludźmi i te maseczki. No z tymi wirusami, no to jest taka sprawa, że cały ten SARS COVID, no SARS, no to jest Severe Acute Respiratory Syndrome, czyli po polsku to znaczy poważny i ostry syndrom oddechowy, czyli górnych dróg oddechowych. No i to jest wirus. No i wirus, jak ogólnie wirus działa? No wirus tak statystycznie, no to każdy wirus powie, każdy normalny człowiek rozumie, że wirusowi nie zależy na tym, żeby zaciukać wszystkich, tylko żeby zarazić jak najwięcej. Dlatego ten cały ten wirus, no to on idzie w kierunku, jak on się mutuje, no to on się mutuje w tym kierunku, żeby był jak najbardziej agresywny, coraz więcej ludzi chorowało, no ale jednak jak najmniej w międzyczasie umierało. No to nie jest prawo medyczne, biologiczne, no ale taka jest statystyka, po prostu to się rozwadnia. No jaka to jest ta teoria, co ludzie tam rozpuszczają coś w wodzie 2, 4, 10 razy i później tłumaczą, że kropla rozpuszczona 1000 razy to jest silniejsza niż ta pierwsza kropla. No to też trzeba mieć szajby, żeby to w ten sposób mówić, no, ale to mniej więcej wirus tak się zachowuje. No tyle tylko, że jak on się tak zachowuje? No zachowuje się, jeżeli ma szansę się rozprzestrzeniać. Jeżeli nie ma szansy się rozprzestrzeniać i to jest duży problem na przykład z półpaściem. Półpasiec, no to jest taki sam wirus mniej więcej jak ospa wieczna. No i w Ameryce dzieci już od dziesiątek lat, no nawet 30-40, no ospa wieczna jest szczepiona. No w Polsce też jest szczepiona. No ale to uodparnia na półpasiec pośrednio. Także w Ameryce półpasiec się zaczyna coraz bardziej pojawiać, no dlatego, że łapie to starszych, dlatego, że oni są mniej odporni. Kiedyś no to rodzice się zarażali od dzieci od innych dzieci, i te inne dzieci znowu rodziców zarażały i to się wszystko jakoś to kotłowało w latach 50-tych, 60-tych, no to ludzie specjalnie chodzili, no ja nie wiem, czy na szkarlatynę, czy na dur brzuszny, czy na różyczkę, no na różyczkę chyba najbardziej. Ta różyczka, no to nawet w jakimś tam filmie Barei, tym polskim, to było, jak było przedszkole zamknięte na różyczkę. Chyba nie lubię poniedziałku, no ale to tak na śmiechy było. No i to od tysięcy lat te epidemiolodzy i społeczeństwo było w stanie przetrwać. Po prostu ludzie się trochę zarazili. No i ten wirus, te proteiny kolcowe, on się tak troszeczkę przesuwa, no i można powiedzieć, że przeskakuje z jednej celi na drugą celę i to jest takie normalne i te pojedyncze cele, mutacje, no to nie jest to takie złe.
I kiedy to się przesuwa, no i ludzie nabywają jakiejś odporności z grypą. Z grypą w Ameryce, no to na grypę choruje około 40-50 milionów co roku, no i umiera około tam 40 do 60 tysięcy co roku, tak? Także to są takie dane statystyczne. No w tym przez ostatnie 2 lata nikt na grypę nie umarł, wszyscy umierają tylko na koronę. No teraz w niektórych Stanach to jest ciekawe, że te debile nareszcie będą mówili prawdę, bo dane statystyczne no to by były takie, że w szpitalu to raporty były chorzy z COVID-em, czyli dzieciak złamał nogę, prześwietlili, sprawdzili go na COVID, no i tam do statystyki wchodziło pacjent z COVID-em. No, nikt nie wiedział, że ma COVID, ani nie charkał, ani nie pluł, ani nic. Ktoś tam był w wypadku samochodowym, czy jakieś inne zapalenie ucha. Przychodzi, no sprawdzają, jest chory, on nawet o tym nie wiedział. Statystyka pokazuje z COVID-em. No a teraz będą już rozdzielać. Teraz będą rozdzielać. Kiedyś mówili 2000 chorych z COVID-em, a teraz będą mówili 1995 z COVID-em, no i 5 przez COVID. No i to teraz wszyscy będą patrzyli, no tak, 5 to ma sens, 1995 nie za bardzo ma sens. No, zacząłem używać tego słowa niepotrzebnie, przyszykowałem kartkę, a tu się okazuje, że w tym ferworze walki nie da rady. Także kiedy jest ten taki pojedynczy przesuw tego, no to jest wszystko dobre. Najgorsze jest to, kiedy zaczyna się przeskok. Dlatego że ten wirus atakuje i żywi się mutuje i jeżeli nie ma wystarczająco dużo tych chorych, no to w niektórych wypadkach mutacja przeskoczy kompletnie. No i wtedy, kiedy już przeskoczy kompletnie, no to jest to samo, co jest z antybiotykami. No niektóre organizmy, niektóre te bakterie wśród dzieci, no to już są tak uodpornione, że żaden antybiotyk nie działa, no bo dawali dzieciakowi za dużo antybiotyków, no i jest cała ta flora bakteryjna tak przetrzebiona, tak wyjałowiona, że już nic nie działa. No i wtedy to już jest, zaczyna być tragicznie. Także wszystko powinno iść w kierunku no, zaszczepienia, no i zachorowania. Także ta kombinacja zaszczepionych i ci, co przechorowali, no to już powinno pozwolić na to, że cała ta te stado ludzkie już się jakoś uodporni. No i to powinno iść w tym kierunku. Te maski i ta odległość, to spowodowało to, że nowe wariacje powstają, które nie pozwalają się zlikwidować tak łatwo. Tak jak wspomniałem o grypie, no to jest wiadomo, że ten cały łańcuch, ci ludzie przypuszczają, jaka grypa będzie w przyszłym roku. No oni są dokładni, czasami 50%, czasami 70%. No każda jakaś ta szczepionka tej grypy, no to jest dla tych zaszczepionych lepsza niż żadna, nawet jeżeli nie jest dokładnie to, co jest. No tyle tylko, że na grypę, no to kto się powinien szczepić, czy kto się chce szczepić? No, ci, którzy mają do czynienia z dziećmi, ci, którzy są bardziej mniej odporni na jakieś inne choroby, mają inne sprawy, no bo w Ameryce krzyczą, że już umarło 800 tysięcy ludzi, no ale to jest 800 tysięcy ludzi z COVID-em. Ogólnie rzecz biorąc, no to może 40-50 tysięcy umarło przez COVID, no to jest równoległe do tego, co umiera mniej więcej przez grypę, tak, także ta nowa pandemia nie jest tak bardzo różna od grypy, no.
pytać się ciągle, czy to Chińczycy wypuścili przez te nietoperze, czy nie nietoperze. No prędzej czy później to powinno wyjść i to wszystko wyjdzie, no ale wszystkie te antyciała, które ludzie mogą sami w sobie wybudować, no to no nie można pozwolić, żebyśmy za przyzwoleniem, czy za nakazem polityków, żeby ten jakiś wściekły Frankenstein powstał z tych wirusów, przez to, że ludzie chcą, że ludzie, politycy, którzy chcą, żeby było wszystko zamknięte, to zabija ekonomię. No i na dzień dzisiejszy wszyscy normalni są normalni. No teraz już naprawdę to jest najwyższy czas, żeby pozwolić to na normalny, naturalny przepływ tego wszystkiego. No w Szwecji statystycznie tam nie jest tak źle. Oni rozsądnie do tego podeszli. Ktoś może powiedzieć, no dlaczego nowych szczepionek szybciej nie wybierają? No problem jest taki, że na początku grudnia na przykład na tą odmianę NATO, no to Pfizer powiedział, że pierwsze szczepionki da na 3 miesiące. No a teraz wygląda na to, już około połowa, jak nie więcej niż ludzi przeszła przez to, no bo te wszystkie testy to tak pokazują. Także no wszystko matematycznie, no to nie ma sensu. Z punktu widzenia wirusologów, to oni od początku to mówili. No społecznie, no to są straszne szkody. Ekonomicznie, no to są straszne szkody. W szkołach straszne szkody. No na lewo i na prawo to są same zniszczenia, tylko dlatego, że był ten totalny lockdown. No i teraz już w zasadzie przy całej tej sytuacji, ile ludzi już ma w sobie naturalne antyciała i ile ludzi ma było zaszczepionych, trzeba po prostu już otworzyć i normalnie żyć. Normalnie żyć, także zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Jeszcze szaleczka do subskrypcji. Dzwoneczek dzin o codziennych powiadomieniach. I do następnego, czasami zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych, przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. No gdziekolwiek jesteście, głosujcie. Głosujcie na normalnych, na jakimkolwiek kontynencie. Jednak komuniści wykorzystują takie tragedie ludzkie. No te wybory 2020, no to pokazują zdecydowanie, że to było użyte, żeby prezydent Trump nie przeszedł na drugą kadencję. 80 parę milionów głosowało na prezydenta Trumpa, 47 tysięcy oficjalnych podawanych liczb, także to nie jest tak dużo. Zobaczymy wybory międzyprezydenckie 2022, no to będzie jedna wielka porażka, to będzie jedno wielkie udowodnienie, że 2020 to było jedno oszukaństwo. Przekaz dla socjalistów głosujących w Ameryce. No zastanówcie się, jeżeli popieraliście te wszystkie lockdowny, jeżeli się szczepiliście, jeżeli mimo wszystko zachorowaliście, czy to wszystko było warte? No bo pytanie teraz jest, jak ktoś przeszedł chorobę, no to czy półtora roku temu przeszedłby tą samą chorobę z jakimiś tam temperaturą, drgawkami i tak dalej, tyle tylko, żeby ekonomia nie była zabita, żeby nie trzeba było chodzić w maseczkach, żeby restauracje nie były zamykane. W Ameryce zamknęło się 500 tysięcy restauracji. To jest po prostu nieprawdopodobne. To jest nie do uwierzenia, ile biznesów po prostu padło. Zdrowia dla normalnych.